Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła z nami o poranku. Witam w studiu. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Zapowiada się dobry dzień, dziś poprawa pogody. Dobry także z tego powodu, że ma pan, panie wójcie, zapewne dobre informacje inwestycyjne dla mieszkańców. Co z centrum sportowym w Lisiej Górze? No to bardzo się cieszę właśnie, że ta pogoda się poprawia, bo to poniekąd jest jedno z drugim połączone. Podpisana jest już umowa na budowę centrum sportowego za szkołą w Lisiej Górze. Duży obiekt, wielka inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. No i rzeczywiście ta pogoda do tej pory poniekąd była taką malutką przeszkodą, żeby te prace rozpocząć. Mamy tam mnóstwo robót ziemnych, od których oczywiście trzeba rozpocząć. I wysoki stan wód gruntowych, jak również no po prostu ciągłe opady deszczu i śniegu no w kwietniu. No właśnie, czyli ta pogoda tutaj dla was ma też bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o inwestycje. No oczywiście, że tak. Tak naprawdę nie jesteśmy rozpieszczani od początku tego roku. Po pierwsze, rekordowa zima, której nie pamiętamy od myślę, że dobrych kilkunastu lat, co też odbiło się zdecydowanie finansowo. Na budżecie finansowo, bo to jest ogromna różnica w stosunku do kosztów utrzymania zimowego dróg tamtego roku, na przykład a tego roku. Czyli na zimowym utrzymaniu dróg nic nie zaoszczędziła gmina Lisia Góra? No to jest bardzo delikatnie powiedziane. W tamtym roku, z tego co pamiętam, na odśnieżanie wydaliśmy 26 tysięcy złotych, a w tym roku grubo ponad 600 tysięcy złotych, więc no to jest taka skala. To też troszeczkę jakby nas martwi, ponieważ to jest ta sama pozycja w budżecie, z której będziemy naprawiać drogi. Ogłosiliśmy przetarg, czekamy tutaj też na wykonawców, ale tych pieniędzy będzie na pewno trochę mniej na naprawę dróg, ale to jest rzecz, z którą będziemy się musieli zmierzyć w ciągu całego 2021 roku. Natomiast inwestycje również przez to, że ta zima była wyjątkowo długa i obfita w opady śniegu, no też troszeczkę spowolniły czy rozpoczęcie tych niektórych inwestycji, ale za oknem widzimy, że przebija się słońce, ten mglisty poranek myślę, że zamieni się w słoneczny dzień i to umożliwi już realne takie rozpoczęcie prac na chociażby centrum sportowym, nie tylko, bo mamy w wielu miejscach przynajmniej kilka frontów otwartych i inwestycji w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o to centrum sportowe w Lisiej Górze, panie wójcie, to jakie to są koszty? Skąd macie środki na ten cel? Kwota po przetargu to jest prawie 6 milionów złotych i prawie w 50% jest dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia lekkoatletyczna, różne inne elementy do sportów lekkoatletycznych, jak również budynek szatniowo-biurowy, taki z elementami również pomieszczeń technicznych i z trybuną. Ten budynek będzie zadaszony trybuną. Oczywiście parking, dojazd, wszelkie elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania tego typu obiektu, łącznie z oświetleniem tego boiska. Więc to jest bardzo duża, potężna inwestycja. Na co dzień po wybudowaniu będzie tam oczywiście grał klub Orzeł Lisia Góra, ale i różne wydarzenia sportowe, rekreacyjne, być może kulturalne również będą się na terenie tego nowego, pięknego obiektu odbywać. I co ważne, budowa i zakończenie tego obiektu umożliwi nam rozpoczęcie kolejnej inwestycji, czyli tej rewitalizacji centrum gminy, które właśnie ma mieć miejsce w miejscu obecnego boiska sportowego i to musieliśmy skorelować te dwie inwestycje i tutaj również przygotowujemy się do przetargu na tą rewitalizację. Myślę, że w przyszłym roku ruszą prace, bo w styczniu, w lutym przyszłego roku planujemy kończyć budowę centrum sportowego, więc to wszystko jedno z drugim się pięknie musi zazębić. To sporo rzeczywiście tych inwestycji, ta oferta dla mieszkańców, właściwie nie tylko mieszkańców gminy Lisia Góra, ale także ościennych tutaj miejscowości, bo oferta sportowa tutaj będzie czekać na osoby, które chcą skorzystać z tej formy. Jak najbardziej, ja ciągle powtarzam, że jest to inwestycja o skali przynajmniej gminnej, więc dla wszystkich mieszkańców gminy, ale również zapraszamy gości, zapraszamy naszych sąsiadów, myślę, że będziemy się tam przy wielu wydarzeniach, okolicznościach spotykać. Panie wójcie, otrzymaliście wsparcie z kolejnej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jesteście wśród tych gmin, które dostały pieniądze. Tak, bardzo, bardzo serdecznie tutaj dziękuję za wsparcie przy RFIL-u, przy tym tak zwanym
trzecim podejściu otrzymaliśmy 1 400 000 złotych i właśnie te pieniądze będą przeznaczone na rewitalizację Centrum Lisiej Góry. Myślę, że będzie jeszcze okazja chociażby przy rozpoczęciu tej budowy, tej inwestycji jeszcze podziękować, jeszcze o tym porozmawiać. Natomiast bardzo się cieszę, że mieszkańcy gminy, bo ja tak odczytuję te pieniądze z tarczy, że mieszkańcy gminy Lisia Góra również te pieniądze otrzymali. Czyli to zagospodarowanie tej przestrzeni publicznej, nazwijmy to Centrum Lisiej Góry, to teraz taka wiodąca inwestycja, wiodące inwestycje właściwie. Tak naprawdę tak, ale nie zapominajmy o innych, również wielomilionowych inwestycjach, które są w trakcie realizacji na terenie gminy. Przypomnę, że budujemy dwie sale gimnastyczne. Pierwsza to jest sala gimnastyczna w Łukowej. Tam prace są bardzo zaawansowane. Na koniec sierpnia mamy termin zakończenia budowy tej sali, więc mam nadzieję, że jeżeli jako kraj uporamy się z COVID-em, to we wrześniu dzieci po normalnym powrocie, jak już do szkoły, będą mogły korzystać z tej nowoczesnej, pięknej sali gimnastycznej. Budujemy salę gimnastyczną w Brniu. Tam jesteśmy jakby ten jeden etap później. Myślę, że w przyszłym roku będzie możliwe ukończenie tej budowy i taki sam scenariusz wtedy dla dzieciaków z Brnia. Czyli od września już byłaby gotowa. Będzie mógł być napisany. Jak również jedną z kluczowych inwestycji takich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest budowa przesyłu ścieków ze Starych Żukowic przez Lisią Górę do Brzezówki, bo ta inwestycja umożliwi likwidację dwóch oczyszczalni ścieków, umożliwi budowę, dokończenie budowy kanalizacji w Zaczarniu. To jest bardzo istotna kwestia, wielki wysiłek finansowy. Dlatego też musieliśmy się do niej dobrze przygotować i pewne prace, zanim dokończymy kanalizację, musiały być wykonane. Cieszę się, że mamy tutaj dofinansowanie z PROW-u wartości około 1 800 000 złotych na zadanie polegające właśnie na likwidacji tych dwóch oczyszczalni, budowie przesyłu ścieków i później ten ostatni etap, czyli dokończenie budowy kanalizacji w Zaczarniu. Sporo tych inwestycji, spore też wydatki. Panie wójcie, a jak wygląda kwestia szczepień, bo to właściwie jeden z obecnie z ważnych tematów, jak w gminie Lisia Góra wyglądają szczepienia, gdzie są punkty szczepień, jak to tempo wygląda aktualnie? Na terenie gminy Lisia Góra szczepienia wykonuje Gminne Centrum Usług Medycznych. Gminne Centrum Usług Medycznych ma jakby dwie placówki. Jedna jest w Lisiej Górze, druga w Starych Żukowicach i tam od początku, od stycznia 2021 wykonywane są szczepienia. Chciałem powiedzieć, że Gminne Centrum Usług Medycznych w zasadzie z tygodnia na tydzień zwiększa ilość szczepień, których wykonuje i w tym momencie początkowo to było 30 szczepionek tygodniowo, bo tak była też dostępna ta szczepionka na jeden punkt, więc GCM wykonywał 60 szczepień tygodniowo, natomiast w tym momencie GCM zadeklarował jakby tą maksymalną możliwą ilość, czyli około 400 nawet dawek w ciągu tygodniu, że jest w stanie, w ciągu tygodnia, że jest w stanie wykonać. Te szczepienia są w taki sposób ustawiane, żeby nie paraliżowały normalnego funkcjonowania POZ-u w ciągu tygodnia, więc większość tych szczepień planowanych jest na sobotę i proszę sobie wyobrazić, że w ostatnią sobotę wykonaliśmy około 260 szczepień tylko w jeden dzień, więc to jest dowód również na to, że jesteśmy w stanie zaszczepić w GCM w Lisiej Górze te 400 osób w ciągu tygodnia. Ja również zadeklarowałem chęć udziału w tym programie szczepień zbiorowych, masowych, jak to nazwiemy, jeżeli chodzi o gminę Lisia Góra i tutaj Gminne Centrum Usług Medycznych również deklaruje, że jeżeli na terenie gminy miałby powstać jeszcze dodatkowo kolejny taki punkt, to kadrowo, organizacyjnie, logistycznie Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze podoła temu zadaniu. Natomiast myślę, że przy ilości już 400 szczepień tygodniowo to naprawdę bardzo mocno przyspiesza i bardzo się z tego powodu cieszę, bo to daje jakieś światełko w tunelu, nadzieję na to, że w najbliższych miesiącach ta normalność zacznie wracać, że wrócimy do szkół, że wrócimy do normalnego funkcjonowania.
od początku roku GCM zaszczepił prawie 2000 osób, natomiast jeżeli teraz pomnożymy to przez 300-400 osób w tygodniu, to... To wszystko uzależnione jest od dostaw szczepionek. Tak też. Jest, tak jest. To jest najważniejsze, ponieważ były w tej początkowej fazie, jak widać, możliwości tutaj przerobu dużo większej ilości tych szczepionek, natomiast one nie były wtedy dostępne. Tym bardziej się cieszymy, że teraz tych szczepionek jest coraz więcej i my jesteśmy przygotowani na to, żeby tych szczepień robić dużo więcej. Wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła, dziś gościem porannego programu Słowo za Słowo. Panie wójcie, żłobki i przedszkola w gminie Lisia Góra ruszyły bez zakłóceń? Tak, oczywiście. No to tak naprawdę w większości przedszkoli mieliśmy po kilkoro dzieci, ponieważ były to dzieci rodziców, którzy czy pracowali w służbie, tak, to jest w służbie zdrowia, czy w służbach mundurowych, więc tak naprawdę funkcjonowanie tych przedszkoli tak do końca nie wygasło. Natomiast myślę, że zdecydowanie i nauczyciele, i dzieciaki, i rodzice czekali na ten moment, żeby przynajmniej do tych przedszkoli wróciła ta normalność. Myślę, że z dużym uśmiechem wczoraj wszystkie dzieciaki poszły z powrotem do przedszkola, do żłobka. Natomiast trzymamy kciuki i czekamy, kiedy takie decyzje i takie kroki będą mogły zrobić dzieci szkolne. Mam nadzieję, że mówi się nieoficjalnie, że być może klasy 1-3 od przyszłego tygodnia, od poniedziałku wrócą do szkół, ale jeszcze myślę, że wyniki podjęte tego tygodnia, to dzisiaj będziemy mieć pewnie pierwszy wiarygodny wynik w tym tygodniu, jeżeli chodzi o ilość osób zakażonych, o ilość zgonów, i pewnie te wyniki będą o tym decydowały. Natomiast mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, bo dzieci po prostu dużo tracą na tej zdalnej nauce. To nie jest to samo. Mówią o tym rodzice, mówią o tym nauczyciele. Myślę, że również same dzieci wolałyby za kolegami, za koleżankami, za normalnością. Więc myślę, że dla wszystkich jest to ten wyczekiwany moment, kiedy usłyszymy w mediach, a później przeczytamy w rozporządzeniu, jaki to będzie dzień, kiedy dzieci wrócą do szkół. Miejmy nadzieję. A jeśli chodzi o zachorowania, czy tutaj jakoś stabilizuje się sytuacja na terenie waszej gminy? Bezpośrednio nie mamy tych danych, jeżeli chodzi o ilość osób chorych, natomiast patrząc na ilość osób przebywających w kwarantannie, rzeczywiście widać, że w stosunku do takiego czasu, 2 tygodnie temu, 1,5 tygodnia temu, jest tych osób mniej. Rzeczywiście widać, że i tutaj w tych osobach, które przebywają w kwarantannie, rozpoczęła się taka tendencja zniżkowa i to też daje dowód na to, że okres świąteczny, okres tego takiego twardszego lockdownu, myślę, że wszyscy również mieszkańcy gminy w jakiś sposób odpowiedzialnie spędzili i to teraz zaczyna pomału dawać efekty i miejmy nadzieję, że coraz bliżej do końca tego dziwnego czasu. Tak, że będzie tylko dobrze. Wiele pan mówił o inwestycjach, może jeszcze parę słów na zakończenie o tych inwestycjach drogowych, które są bardzo ważne dla mieszkańców, jeśli chodzi o chodniki, o jakieś remonty dróg. W planach są jakieś teraz wiosenne prace? No tak, oczywiście cały czas pamiętamy o drogach, bo wymieniałem tutaj oczywiście te obiekty kubaturowe, natomiast drogi, chodniki to jest element w zasadzie, od którego rozpoczyna się projektowanie budżetu na każdy następny rok. I oczywiście w tym roku czekamy na rozstrzygnięcie Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy dwie drogi w Nowych Żukowicach, złożone 2 wnioski, bardzo ważne odcinki dróg gminnych w złym stanie technicznym. Chcielibyśmy je wyremontować, zmodernizować. Budujemy kolejny etap ścieżki rowerowej w Śmignie. Myślę, że jest coraz bliżej jakby tego domknięcia i połączenia Tarnowa z Lisią Górą. Projektujemy dużo innych chodników, dużo innych dróg, tak żeby w przyszłym roku, myślę, że po zrealizowaniu kilku tych kubaturowych inwestycji, ten przyszły rok może być taki bardzo drogowy i bardzo chodnikowy. A jeśli o te ścieżki rowerowe chodzi w Śmignie, jakie tutaj są plany, kiedy byłyby gotowe? No tutaj na tę majówkę nie. Na tę majówkę nie, ale myślę, że latem jest szansa, że mieszkańcy będą mogli już korzystać z tego kolejnego odcinka ścieżki rowerowej i wtedy zostanie nam jakby taki ostatni odcinek do budowy pewnie już w kolejnym budżecie. Natomiast to taki trudny odcinek zostaje z uwagi na charakterystykę tego terenu, w którym musimy to wybudować, więc musimy do tego też się odpowiednio przygotować i finansowo, i technicznie. Myślę, że nawet dobrze stało się, że wybraliśmy w tym roku inny odcinek, ponieważ ta długa zima i wysoki poziom wód gruntowych też w tym
tym miejscu, który pozostanie do wykonania, nie sprzyjałby tej inwestycji, ale bardzo się cieszę, że to już jest bardzo blisko do spięcia całości tego odcinka w jeden długi odcinek ciągu pieszo-rowerowego. I będzie atrakcja dla mieszkańców i nie tylko, będzie można świetnie spędzić czas atrakcyjnie, no i poprawić swoją kondycję fizyczną również. I będzie przede wszystkim dużo bezpieczniej, bo to cały czas mówimy o ścieżce rowerowej wzdłuż drogi powiatowej, bardzo ruchliwej i tu bezpieczeństwo pewnie najważniejsze. Tak. Dziękuję serdecznie. Wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła był gościem porannego programu Słowo za Słowo. Dziękuję za wizytę w studiu. Wszystkiego dobrego, dobrej pogody i wszystkiego dobrego również dla mieszkańców gminy Lisia Góra. Dziękuję i wzajemnie życzę dobrego dnia.